90% sukcesu to dyscyplina. Mimo lat spędzonych w szkole, nie uczymy się o niej wiele. Mam dziś dla Was 7 stoickich lekcji, dzięki którym zbudujecie silną samodyscyplinę i zapanujecie nad emocjami. Wszystkie te lekcje pochodzą z książki, którą niedawno przeczytałam, pod tytułem Dyscyplina jest przeznaczeniem, siła samokontroli. Numer 1. Walka z przyjemnością. Ciało jest głupie. Musicie uratować je przed samym sobą. Wasze ciało chce jeść, dopóki się naje, ale zawsze się przejada. Wasze ciało chce pić, dopóki nie jest pijane, ale budzimy się dopiero, gdy ledwo stoimy na nogach. Wasze ciało chce mieć to, co chce, tu i teraz, a martwić się o konsekwencjach potem. Musimy być mądrzy i zatrzymać je, zanim to się stanie. Jeśli jesteście pełni i ociężali po posiłku lub na ogromnym kacu następnego dnia po imprezie, to czy samo doświadczenie było faktycznie takie fajne? Nie myślcie tylko o przyjemności, którą sobie sprawicie. Pomyślcie o tym, co ona od Was wymaga. Pomyślcie, jak będziecie czuć się ze sobą, gdy Wasze spodnie będą za ciasne, a Wy będziecie się zastanawiać, jak do tego doszło. Samodyscyplina nie polega na odbieraniu sobie namiarów, bo jest to grzech, coś moralnie złego. Zamiast tego unikamy zbędnego cierpienia i negatywnych konsekwencji naszych czynów. Jeśli chcemy oddać się każdemu naszemu impulsowi bez jakiejkolwiek kontroli, ryzykujemy stworzenie naszego własnego piekła tu i teraz. Ważne jest też, żeby zrozumieć, że unikanie nadmiarów, a kompletne odmawianie sobie czegoś to dwie różne rzeczy. Musimy wiedzieć, jak podchodzić do rzeczy w zbalansowany sposób, który jest zdrowy dla naszych ciał, bez konieczności odmawiania sobie wszystkiego. Zdyscyplinowanie nie polega na odmawianiu sobie szczęścia. Oznacza bycie odpowiedzialnym i rozumienie naszych granic. Polega na wiedzeniu, kiedy przestać, zanim rzeczy wymkną się spod kontroli. Jest to siła, żeby wstać od stołu, zanim się przejemy i zdolność wypicia jednego drinka, a nie kilku. Dyscyplina nie jest karą, tylko sposobem unikania negatywnych konsekwencji. Jest ona wyrażeniem własnej wartości. Musimy priorytetyzować nasz umysł nad naszym ciałem, żeby uniknąć tymczasowych przyjemności, które kosztują nas w przyszłości. Numer 2. Szukajcie dyskomfortu. Seneka był bogatym człowiekiem dzięki zarówno spadku po swoim ojcu, jak i mądrym inwestycjom, których dokonał w Cesarstwie Rzymskim. Mimo swojego majątku, co jakiś czas decydował się żyć przez parę dni w dyskomforcie. Nosił stare, znoszone ubrania i spał na ziemi, jedząc tylko suchy chleb i wodę. Seneka przykładał znaczną uwagę, żeby jego doświadczenia dyskomfortu były szczere i prawdziwe. Gdy polecał to doświadczenie znajomym, podkreślał, jak ważne jest jedzenie suchego chleba i spanie na twardym kawałku drewna, żeby było to autentyczne doświadczenie, a nie po prostu sposób na rozrywkę. Dlaczego to robił? Seneka wiedział, że większość z mieszkańców cesarstwa żyło w takich warunkach, nie narzekając wcale. Spędzając parę dni w takich warunkach, udowadniał sobie, że również jest w stanie przetrwać w warunkach, w jakich żyje biedna część społeczeństwa każdego dnia. Większość jego bogatych znajomych była przerażona tym pomysłem. Życie w takich warunkach było dla nich nie do pomyślenia. Poprzez stawienie siebie w takich warunkach, Seneka mówił sobie: "Tego się aż tak boją?" Przejście przez to pozwoliło Senece zbudować perspektywę i wytrwałość, pozwalając mu stawić czoła przeciwieństwom. Uratowało mu to życie. Gdy cesarz Neron był niestabilny, oferował on mu swój cały majątek w zamian za wolność. Neron był w szoku, nie wierzył, że ktoś był w stanie oddać wszystko. W przeciwieństwie do Seneki, większość z nas unika czegokolwiek, co sprawia nam dyskomfort. Wierzymy, że wyznacznikiem sukcesu jest brak jakichkolwiek przeciwności i posiadanie wszystkiego, co chcemy na wyciągnięcie ręki. Czemu mamy siedzieć w zimnie, jak możemy włączyć ogrzewanie? Po co nosić ciężkie rzeczy, jak ktoś może zrobić to za nas? Po co gdzieś iść, jak możemy tam pojechać? Nie zdajemy sobie sprawy z faktu, jak bardzo jesteśmy przez to zależni. Stajemy się rozpieszczeni, tworząc perfekcyjne warunki do porażki. Powoduje to też strach. Uzależniamy się od swojego komfortu i boimy się go stracić. Ale niektórzy cenią sobie dyskomfort. Dają sobie wyzwania poprzez branie udziału w maratonach, spanie na podłodze, podnoszenie ciężkich rzeczy albo nawet przez najzwyczajniejszą pracę fizyczną. Szukanie bólu wzmacnia nas i pomaga nam stawić czoła wyzwaniom. Samodyscyplina zaczyna się od naszych ciał, ale nie dzieje się to automatycznie.
Musimy szukać wyzwań w życiu codziennym, bo życie przyniesie nam kiedyś ogromne problemy, na które musimy być przygotowani. Ci z nas, którzy są w stanie przetrwać trudne czasy i zaakceptować zmiany na gorsze, są trudniejsi do pokonania i szczęśliwsi. Powinniśmy żyć z umiarem teraz, podczas dobrych czasów, bo dobre czasy nie trwają wiecznie. Numer 3. Przestańcie być niewolnikami. Dwight Eisenhower osiągnął wiele niesamowitych rzeczy w swoim życiu. Pokonał i okupował Niemcy w II wojnie światowej, napisał książki i stał się bogaty. Ale w 1949 roku Eisenhower stanął przed największym wyzwaniem ze wszystkich – pokonaniem samego siebie. Miał nawyk palenia 3-4 paczek papierosów dziennie od 38 lat i wiedział, że nadszedł czas rzucić palenie. O ile może nie wydawać się to być czymś wielkim w porównaniu z jego innymi osiągnięciami, to każdy, kto walczył z nałogami, wie, jakie to trudne. Lecz Eisenhower miał potężną siłę woli. Postanowił rzucić palenie z dnia na dzień. Powiedział: jedynym sposobem, by przestać, jest przestać. Nigdy więcej nie tknął papierosa. Nikt nie zmusił go rzucić. Była to jego osobista decyzja. Wierzył, że jego obowiązkiem było dbanie o swoje ciało i zdrowie. Poprzez pokonanie swojego wewnętrznego demona dodał lata do swojego życia, aby móc dalej służyć światu. Przewodniczył NATO i został prezydentem USA podczas ciężkiego czasu w sercu zimnej wojny. W dzisiejszych czasach uzależniamy się od przeróżnych rzeczy. Papierosów, słodkich napojów, TikToka, Instagrama czy gier komputerowych. Nie ma znaczenia, czy te nawyki są uznawane za akceptowalne, czy nie. Co ważne, to czy są dla nas dobre. Dokładnie tak jak palenie powoli krzywdziło Eisenhowera, wiele z naszych nawyków krzywdzi nas, a nawet tego nie widzimy. Ale nawet jeśli nas nie krzywdzą, to czy powinniśmy dawać się im kontrolować? Dlaczego słuchamy rozkazów naszego żołądka? Powinniśmy być szefami swoich własnych ciał. Ani ciało, ani nawyki nie mogą wami rządzić. Niewolnictwo było niesamowicie nieefektywne finansowo, poza tym było brutalne i prowadziło do cierpienia. Dlaczego macie być niewolnikami swoich nałogów? Mam dla was prosty test. Jeśli te rzeczy były wam dane tu i teraz, to czy wiedząc o wszystkich ryzykach i konsekwencjach, nadal zaczęlibyście ich używać? Czy nadal byście palili, pili albo w jakikolwiek inny sposób brali udział w stylu życia, który na dłuższą metę powoduje nieszczęście? Nie musicie teraz tego robić, tylko dlatego, że zaczęliście w przeszłości. Macie moc, aby przestać. Nieważne jak silni jesteście, możecie mieć jakieś nałogi, z którymi aktualnie walczycie. Dobre wieści są takie, że nigdy nie jest za późno, żeby je rzucić. Eisenhower rzucił palenie w wieku 58 lat. Liczy się nie to, jak długo byliście pod wpływem jakiegoś nawyku, tylko co zrobiliście z nim dziś. Postanówcie przestać. Przestańcie być niewolnikami. Numer 4. Unikajcie nadmiaru. Cato starszy był znany za swój umiar. Jego życie było proste i było wolne od nadmiaru. Nigdy nie nosił drogich ubrań, ani nie wydawał na ekstrawaganckie rzeczy. Pił to samo wino, co jego niewolnicy, a często pracował wraz z nimi w polu. Jego filozofia minimalizmu była również obecna w jego domu. Żył w zwyczajnym domku, inspirowanym jego bohaterem, Manius Curiusem. Gdy próbowano go przekupić u szczytu jego majątku, Curius stał w swojej kuchni i gotował rzodkiewki. Jego prosty styl życia pokazywał, że nie obchodziło go bogactwo i nie mógł być kupiony. Podobnie do niego, gdy Cato oferowano pieniądze w zamian za wsparcie polityczne, odmawiał, bo gdy chcemy więcej niż potrzebujemy, czynimy siebie wrażliwymi. Tworzenie sobie wyzwań i celowe utrudnianie sobie życia powoduje, że innym trudniej nas skrzywdzić. Dyscyplina zabiera innym zdolność kontrolowania nas. Kolejnym świetnym przykładem siły prostoty jest historia boksera Rubina Cartera. Podczas gdy był bezpodstawnie w więzieniu, celowo żył z jak najmniejszą ilością udogodnień. Nie miał luksusów takich jak poduszki, radio, koca czy telewizji, przez co strażnikom było bardzo trudno go kontrolować. Odbierając sobie komfort, Carter zapanował nad swoim życiem i uodpornił siłę na manipulacje. Życie Cato albo Rubina Cartera mogło wydawać się trudne, ale na wiele sposobów było bardzo prostsze. Nie mieli się czym martwić, ani komu się przypodobać. Nikt nie ma gorzej niż ktoś, kto ma ciągle dłużników u swoich drzwi lub pracuje ciężej i ciężej, by utrzymać swój luksusowy styl życia. W naszym współczesnym świecie często jesteśmy otoczeni przez pokusy i presje, by mieć coraz więcej i więcej.
Reklamy i media społecznościowe powodują, że wierzymy, że potrzebujemy konkretnych rzeczy, żeby osiągnąć szczęście. Zapytajcie się siebie, czy nie udało się przetrwać zarówno mi, jak i ludzkości bez tej jednej rzeczy? Ile trwało szczęście, które spowodowało kupienie tej jednej rzeczy, której tak bardzo chcieliście? Ta kolejna rzecz nie uszczęśliwi Was bardziej. Jak potrzebujecie dowodu, to spójrzcie do swojej szafy. Pomyślcie o tym, jak szczęśliwi byliście parę lat temu. Czy jak byliście młodsi i mieliście mniej, to czuliście się gorzej? Pewnie nie. To były dni szczęścia i wolności. Prawie za nimi tęsknicie. Rzeczy były prostsze. Oto potężny sekret. Im mniej chcecie, tym bogatsi i wolniejsi i silniejsi jesteście. To takie proste. Numer 5. Zwolnijcie, by przyspieszyć. Oktawian został następcą Juliusza Cezara w wieku 18 lat. Rok później obiecał rzymskim władzom na forum, że osiągnie to samo lub więcej, co jego ojciec. Mimo ambitnych planów nie śpieszył się, pamiętając lekcje swoich stoickich nauczycieli, a Teodora i Areiosa Dydymosa. Oktawian rządził wspólnie z Markiem Antoniuszem przez dekadę, a potem prowadził senat przez prawie 5 lat, zanim został Cezarem Augustem w 27 roku przed naszą erą. Jego droga do władzy była wolna i metodyczna. Gdy Oktawian przejął władzę nad Rzymem, zmienił go z miasta zbudowanego z cegieł w wielkie imperium zbudowane z marmuru. Ta transformacja nie nastąpiła z dnia na dzień. Wymagała czasu i przykucia uwagi do szczegółów. Podejście Oktawiana uczy nas wartości podchodzenia do naszych zadań z dyscypliną i wykonywania ich powoli, lecz konsekwentnie. Nie musimy się śpieszyć i robić wszystkiego naraz, żeby osiągnąć sukces. Chodzi o to, aby zrobić wszystko dokładnie i efektownie. Poruszanie się do celu powoli nie jest niczym złym, jeśli robimy to konsekwentnie. Musimy chronić się przed naszym impulsem robienia rzeczy w pośpiechu, zwłaszcza pod wpływem presji społeczeństwa i naszego własnego zapału. O ile jest on czymś wspaniałym, musi być on kontrolowany. Jeśli nie będzie, to szybko przestanie Wam pomagać, a zacznie przeszkadzać. Numer 6. Trudne życie to najlepsze życie. Król Jerzy IV był znany za swoją miłość do jedzenia. Często urządzał gigantyczne śniadania z gołębiami, stekami, winem i brandy. Po pewnym czasie był tak gruby, że obawiał się, że jak zaśnie, to nie będzie mógł oddychać. Nawet podpisywanie dokumentów było wyzwaniem, a miał pieczątkę ze swoim podpisem, żeby nie musiał się za dużo ruszać. Mimo jego odpowiedzialności jako król, był ojcem kilku dzieci spoza linii królewskiej. Wydawał się wierzyć, że jest ponad zasady zdrowia i moralności. Myślał, że jego ciało wytrzyma niekończące się nadużycia bez konsekwencji. Jednak pewnej letniej nocy w 1830 roku, o godzinie 3:30, nadszedł jego koniec. Był w szoku, że umierał i krzyknął. Dobry Boże, co się dzieje? Zdając sobie sprawę, że umierał, złapał się młodego służącego i powiedział mu: mój chłopcze, to jest śmierć. Wydawał się być w szoku, że jego styl życia doprowadził do jego śmierci. Porównajmy teraz jego autodestrukcyjny styl życia do inspirującego przykładu prezydenta Theodora Roosevelta. Theodore powiedział kiedyś swojemu ojcu, żeby na niego nie krzyczał, bo dostanie astmy, a robił to często. Mimo urodzenia się słabym z astmą i słabym wzrokiem, wybrał inną drogą w życiu. Wybrał trudne życie i uczynił wysiłek fizyczny swoim priorytetem. Zachęcony przez swojego ojca, brał udział w przeróżnych formach wysiłku fizycznego. Wiosłowanie, boks, wrestling, futbol amerykański czy chodzenie po górach. Wierzył w bycie silnym i pełnym energii. Nawet gdy był prezydentem, cały czas ćwiczył parę godzin dziennie. Kilka godzin dziennie, będąc prezydentem. Jak myślicie, kto czuł się lepiej, budząc się rano? Leniwy król Jerzy czy prezydent Roosevelt? Przykład Roosevelta jest idealnym sposobem, by przypomnieć sobie, jak ciężkie życie może pozwolić nam osiągnąć wielkie rzeczy. Jesteśmy stworzeni, żeby robić coś więcej niż szukać przyjemności. Natura dała nam wspaniałe umiejętności, jesteśmy wspaniałymi stworzeniami na szczycie łańcucha pokarmowego. Chcecie pozwolić, żeby Wasze zdolności poszły na marne? Dziś wiele młodych ludzi nie dołącza do wojska. Nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że nie są wystarczająco wysportowani. Nietraktowanie naszych ciał na poważnie nie jest żartem, tylko kwestią bezpieczeństwa narodowego. Jeśli chcemy być produktywnymi członkami społeczeństwa, musimy dbać o swoje ciała. Nie chodzi tylko o chodzenie na siłownię, ale też o to, co jemy i unikanie szkodliwych substancji. Nasze ciała są jak samochody i musimy je właściwie tankować.
Życie jest pełne problemów i trudnych sytuacji. Czasami w pracy coś może pójść niezgodnie z planem i możemy mieć przez to problemy. Jednak jak chodzi o trening, mamy pełną kontrolę. Możemy wybrać przeróżne sporty, takie jak pływanie, podnoszenie ciężarów, jiu-jitsu albo nawet długie spacery. Klucz jest tylko jeden – pozostać w ruchu. Samodyscyplina nie oznacza odmawiania sobie przyjemności. Przyjemność jest nagrodą za dbanie o nasze ciała, kontrolowanie pokus, ciężką pracę, a ćwiczenie nie jest karą, tylko kolejnym sposobem, żeby uzyskać przyjemność. Numer 7. Cisza jest siłą. Spartanie byli sławni za swoją odwagę i siłę, ale mieli jeszcze jedną, bardzo ważną cechę. Byli mistrzami samodyscypliny w kwestii mówienia. Zawsze używali niewielu słów, żeby dokonać jak największego wrażenia. Gdy byli zagrożeni, krótkie, zwięzłe odpowiedzi pozwalały im pokazać, że się nie boją. Na przykład, gdy powiedziano, że strzały Xerxesa zakryją niebo, Leonidas odparł: będziemy więc walczyć w cieniu. Gdy podczas innej wojny zagrożono im, że jeśli Sparta zostanie podbita, to wszyscy spartańscy żołnierze będą zabici. Spartanie odpowiedzieli jednym słowem – jeżeli. Nigdy nie używali dwóch słów, gdy jedno wystarczyło. Nigdy nie używali zbędnych słów, nie dawali zbędnych informacji i nigdy nie mówili tylko po to, żeby mówić. Wiedzieli, że mówienie mniej jest silniejsze niż mówienie dużo. Mimo że mieli autorytet, żeby mówić co chcieli, Spartanie trzymali język ze zębami. Nie musieli udowadniać swojej wartości ciągłymi kłótniami i plotkami. Dziś technologia powoduje, że o wiele łatwiej dzielić się opiniami i wskakiwać w dyskusje, ale powinniśmy uczyć się od Spartan i tego uniknąć. Nie musicie mówić na głos każdej swojej myśli i dzielić się każdą swoją opinią. Nie musicie uzupełniać każdej ciszy w rozmowie. Tylko dlatego, że ktoś mówi, nie znaczy, że musicie się dołączać do rozmowy. Możecie siedzieć i słuchać, wykorzystać to na waszą korzyść. Możecie odpowiedzieć na pytanie, nie wiem. Możecie zignorować osobę, która was obraża. Możecie odmówić zaproszenia. Możecie zdecydować nie wyjaśnić, dlaczego coś robicie. Oczywiście, możecie również robić te wszystkie rzeczy, ale czy powinniście? Cato mówił tylko, gdy był pewien, że jego słowa nie były lepsze niewypowiedziane. Dwoje uszu, jedne usta. Pamiętajcie o tej proporcji. Zwykł mówić Zeno. O wiele jest lepiej żałować, że się czegoś nie powiedziało, niż na odwrót. Pozwólcie życzyć im, żebyście więcej mówili. 95% dyscypliny to skupienie na konkretnych zadaniach, dlatego właśnie opowiedziałam o bardzo ciekawej książce pod tytułem Hyperfocus, czyli hiperskupienie. Kliknijcie na filmik i zobaczcie sami.